Cześć! Dziś mam dla Was zapowiedź tego, co w najbliższym czasie na kanale. Nazbierała się naprawdę spora sterta rzeczy i co najciekawsze, rzeczy do testowania. Nieskromnie powiem, że większość z nich kupiłem, ale nie wszystkie i część już przetestowałem. Na przykład przetestowałem już buty DMT, które z DMT do testów dostałem, także to będzie materiał we współpracy, tak? Czy coś takiego. Przetestowałem już zegarek Wahoo Rival. Jak jesteśmy przy Wahoo, to mamy tu nowego elementa Roma, który różni się od starego tym, że ma wypukłe guziczki. Włączymy ten licznik, zobaczymy, o co z nim chodzi. Na kanale jest film pokazujący go, a będziemy go używać i zobaczymy, o co z nim chodzi. Mamy też cały materiał o tak zwanych wózkach ceramicznych, nie tylko o Ceramic Speedzie, również o innych. Mamy, to może dla mechaników i pewnie dla większości z Was w ogóle nie będzie ciekawe, szczególnie, że kosztuje prawie 2 patole. Kupiłem sobie taki zestaw narzędzi do przetestowania i powiem Wam szczerze, że jest fantastyczny i naprawdę dobrze się go używa. Zresztą możecie go zobaczyć w akcji w jednym z ostatnich filmów o łożyskach ceramicznych za niecałe 2 koła, za 2 łożyska, na których obracają się korby. Elektryczna grupa Ulteg Wróć 105 DI2 od Shimano. Do tej przerzutki jest reszta. Taką grupę też mam na zakładzie. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Ostatnio przewinąłem Wam odcinek o tym, dlaczego niektóre ząbki w nowych zębatkach są takie nierówne, jakby ukruszone i tak dalej. Następny odcinek pojawi się na temat, dlaczego niektóre ząbki są równe i o co chodzi. W ogóle o kompatybilności zębatek będzie, bo dużo o to pytacie. W tym zielonym pudełku jest kierownica zintegrowana z mostkiem Ursusa dla odmiany. Tutaj akurat mamy Bontragera i do tego nadłamanego, ale chciałem Wam pokazać, to od Treka jest, chciałem Wam pokazać, jak taka kierownica wygląda, a tam będziemy testowali nową kierownicę, nomen omen, zobaczymy, czy pasuje do ram Cipollini. A jak jesteśmy przy ramach, to jeszcze mam dla Was do pokazania ramę czasową Faktora za 35 patoli. Co ja tu jeszcze mam? Smart grafenowy, on się kiedyś przewinął na odcinku z jakiegoś Gniewina czy skądś tam, jak sobie w nocy gotowałem w tym łańcuch, ale zrobimy tu normalne, porządne, garażowe testy. A! Byłbym zapomniał. Mamy tutaj na testy takie jedzonko z X i Fooda. Nawet już 3 takie buteleczki wypiłem i rzeczywiście działają i jeszcze żyję. Pytanie do Was, bo na to w ogóle macie kod rabatowy pod filmem. Czy jak mi przysyłają takie rzeczy, to wy w ogóle chcecie to oglądać na kanale. Co jeszcze? A, przetestowałem dla Was taki smar. Co prawda w większym opakowaniu, ale gdzieś zaginęło w akcji. Jak się znajdzie, to Wam je pokażę. Jak się nie znajdzie, to pokażę Wam na małym. Działa całkiem nieźle, podpowiem. Cleanera jeszcze nie testowałem. To chyba... A, jeszcze cały rower będę miał dla Was do testów. Takiego Oxfelda z centrum rowerowego przysłali do recenzji. Wstępnie Wam powiem, że naprawdę wyszedł nieźle i to nie chodzi wcale o to, że oni za ten swój odcinek zapłacą. I jeszcze zajrzymy do środka, do szytki. Szytka to jest taki rodzaj ogumienia do rowerów szosowych. Też o to dużo pytacie, to popełnimy odcinek, co to jest szytka, czym się różni i o co chodzi. I to tyle, jeżeli chodzi o zapowiedzi na najbliższe, jak siebie znam, miesiące. Mam nadzieję, że odkopiemy też coś z archiwalnych filmów, może Gran Canaria 2018, a jak nie, to może 2021. I tyle. Piszcie w komentarzach pod tym filmem, co jeszcze Was interesuje, co byście chcieli, żeby się na kanale znalazło. A ja się już z Wami żegnam, bo niebawem północ, a tu dzień jeszcze młody. Robota czeka, rano jakiś trening, a potem nagrywki outdoorowe, a ma być na minusie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym wideo, bądź na rowerze. Hej!